Cały czas się mnie pytacie, kiedy Age of Civilization 2, kiedy Łukasz, kiedy będzie, nagrałeś, bo wyszło, OMG, wyszło, ojejku. Tak, słyszałem o tej grze, dostałem też tą grę od twórcy i sądzę, że wypadałoby ją jednak nagrać, jak się dostało za darmo. Fakt, że gierka droga nie jest, okej, więc przetestujmy to potężne Age of Civilizations. Przypominam, że jeżeli chcecie więcej materiałów z Age of Civilizations 2, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie mi o tym w komentarzu, żebym wiedział, prawda? Czy się brać do tej gry na poważnie. Znaczy, miałem zagrać Polską, ale to by było nudne w opór, a może byśmy sobie zagrali Niemcami i panią Angelą Merkel, panią Angelą Merkel. Niech będzie. Spróbujmy. Okej, czyli tak, mamy tu jakieś punkty badań, mamy tu jakieś budżety, no okej. Rozdajmy te punkty. Dobra, punkty sobie rozdałem, czyli tak, jedyne co muszę robić w tej grze, bo mi widzowie tłumaczyli, to klikać zakończ, aż uzupełni się, aż będę miał ileś tam pieniędzy, okej? Okay? No i mam 60 koła. Biorę za to, rekrutuję jednostki, tak? Tak, o to chodziło i mam 16 tysięcy wojska i klikam dyplomacja, wypowiedz wojnę Czechom, wypowiadam i teraz ich atakuję i tyle. I teraz wchodzę w konferencję pokojową i klikam na przykład, że chcę ich teren, wysyłam żądania i ich anektuję. I to jest wszystko chyba w tej grze, co możemy zrobić, tak? Takiego ciekawszego. Już chyba powiem wam nagrywanie Polski po raz... Nie. Dobra, i tak musimy robić cały czas, czyli klikam cały czas zakończ następny i rekrutuję wojsko i tyle, tak? Okej. Dobra, mam 20 tysięcy. Wypowiem wojnę teraz Holandii. O, Holendrzy mnie zaatakowali, świetnie. Teraz ja atakuję Holandię i już. A, i to była cała wojna, tak? Tak wyglądała cała wojna. No powiem wam tak, niezmiernie ciekawa rozgrywka. Jesteśmy w stanie wojny z Finlandią. Dlaczego jestem w stanie wojny z Finlandią i jak sprawdzić, co się tu dzieje? Wojna z Finlandią, wrogowie Finlandia. Okej, dobra. Czy ja tu jestem też z Brytyjczykami w stanie wojny? Nie. Dobra, to przemieszczę te jednostki może tu. Oj, to już? To jest tyle z całej gry? Okej. Okay. Tak, i podbiłem Finlandię, tak? Z tego, co widzę. Naprawdę? Tak się gra w tą grę? Przesuwasz jakieś liczby po mapie i to jest top cake jakieś? O, my figy. To jest jakiś prank, czy... Znaczy ja rozumiem, ja jeszcze rozumiem ideę tej gry na telefon, na komputer też spoko, nie mam nic przeciwko, ale no myślałem, że coś tu więcej będzie, jakaś dyplomacja bardziej zaawansowana, czy coś. Nie wiem, czy to mogę nazywać dywizjami tak w sumie. Dobra, mam 28 tysięcy wojska i komuś mogę wypowiedzieć wojnę. Zysk prowincji jest zredukowany z powodu niskiej stabilności. Jak zwiększyć stabilność? Anuluj, potwierdź. Przystosuj prowincja, promuj nasze tradycje i kultury, okej? Okay? I to nam coś da, czy... Bo nie wiem, czekaj, zakończmy. Anuluj, potwierdź, przystosuj prowincja. Koszt 2100. No dobra, spromowałem chyba. Ale tu unrest rośnie jeszcze bardziej, czy to jest normalne? Powiem tak, nieważne. Powiedzmy wojnę Belgii. Bum, cyk. Dziękuję. Ręce pokojowa. Daj. Dzięki. Dobranoc. No i tak, Belgia jest moja. Okej, okay, super. Bardzo mnie to cieszy, że Belgia stanęła jednak po mojej stronie. Ej, Niemcy Angela Merkel. Francuzów raczej nie zniszczę. Francuzi wydają się zbyt silni. Mam 21 tysięcy wojska. Może Polskę? Dobra, whatever. Polska. Przyjaźń z Rosją, wojnę ze wszystkimi. Wypowiedz wojnę Polsce. Jak macie tylu wrogów, to na pewno dużo wojska nie macie. O, zaatakowali mnie nawet. Wow. Mogę wreszcie rzucić atak? Mogę. To weź to wyślij tu, a to wyślij tu. No i super. Rozmowy pokojowe i coś, zjadam Polskę i tyle, tak? Mam w cholerę kasy teraz, ale niska stabilność, zobaczcie, jest wszędzie, tylko nie w Polsce. Ty, właśnie. A może to nie jest unrest? Stabilność prowincji czy... A zwiększa się stabilność prowincji? Ja myślałem, że to jest unrest. Dobra. Wow, mam 200 tysięcy, gościu. Ja tyle wojska teraz zwerbuję, że ty sobie nawet nie wyobrażasz po prostu. Z Czech biorę wojo. Z Polski biorę wojsko, dawaj. Ej, na co tu jeszcze? Można tu na coś jeszcze pieniądze wydawać? Czekaj. Aha, to tu można jeszcze rzeczy budować. To się wydaje ciekawe. Obór, rozwiąż armię, inwestuj, przystosuj. A przystosuj, przystosuj kraj. Obóz zaopatrzeniowy. No to się niezbyt dobrze kojarzy, prawda? Więc może to sobie ominę. Warsztat, farma. Weź tutaj warsztat. Tu wybudujesz farmę. Tu zrobisz przystosuj. Tu damy laboratorium badawcze. Farmę mogę? Mogę. I tu damy warsztat. Nie, zbrojownię tu damy, okej. Okay. Dobra, czyli to są... Aha, dobra, czyli zakończ. Budynek budowany w prowincji tutaj. Czyli weź mi tu jeszcze zbrojownię zrób. Super. Wszystkie moje armie chciałbym sprowadzić do jednej prowincji. Ty, nie ma już unrest. Nie, są. Niska stabilność. Gdzie? Wszędzie 100% stabilności. No i świetnie to wszystko rośnie. Mam 130 klocków, więc sądzę, że mogę zwerbować i to naprawdę dużo wojska. Ludzie, ja mam 50
60 tysięcy wojska mam. Dobra. Jak tu zrobić normalną mapę? Gdzie jest tryb mapy? Halo? Dobra, mam 60 wojska. Co z tym zrobię? Sądzę, że warto by było wejść do Austrii. Dyplomacja, Austriacy, wypowiadamy ci wojnę. 60 moich wojsk cię zmasakruje. 20 straciłem. O, Austriacy, widzę, że się jednak chcą wozić trochę. No trochę wojska straciłem, ale zdobyłem i teraz konferencja. Rozmowy pokojowe, daj. Dziękuję, dobranoc, świetnie. No powiem tak, co to jest? Zaoferuj pokój, a ja już was pokonałem, więc to takie trochę lul. Dobra, weźmy, poróbmy tu jeszcze bibliotekę, tu zrób za 10 koła. W Polsce trzeba... Jest w ogóle jakieś coś, co to jest? Zbrojownia, okej. Dorekrutuj mi więcej wojska, super. Nie wiem, ile Duńczycy mają wojska, boję się trochę tego, więc zwerbujemy maksa, jakiego możemy. Dobra, zgromadźmy nasze wojsko, moi drodzy, w jednej prowincji i wprowadzamy, moi drodzy, 50... O Boże, oni mieli 3000 wojska, tylko aż mi źle. Wprowadzamy tylko 50 tysięcy naszego wojska na teren Danii. Pokój, prawda? Pokój po przewieki. Angela Merkel zdobywa Europę, moi drodzy. Super. Ej, duże te Niemcy zrobiliśmy. No, takie nawet hurdur wam powiem. Dobra, trzeba zrobić, moi drodzy, mass recrutation teraz. Ja wam zaraz powiem, dlaczego zrobimy mass recrutation. Mamy 60 wojska. Czy będziemy w stanie pokonać Francję? Czekajcie, niska stabilność. Boostuj. Super. Dobrze. Dobra, mam 60 koła. Zwerbujmy jeszcze wojska. Zwerbujmy jeszcze chociaż coś. Zrobiliśmy, okej, okay, mamy wojsko i jakbym chciał Francji powiedzieć wojnę. Francja ma wojnę ze wszystkim. Francja ma wojnę ze wszystkimi dosłownie, nie? Więc, panie Macaron, warto by było przemyśleć swoje działania i uspokoić się, bo ja nie mogę patrzeć, jak pan atakuje całą Europę i niszczy ją. O kurka. O, wow, udało mi się. Super. Zrób tak, atakuj. No i chyba to by, moi drodzy, było z Francji. Choroba, plaga. Przyszła do nas plaga, nie? Niestety. Niska stabilność, no to powiększamy. Boże, ale teraz nam pieniądze będą rosnąć. O Jezus. Ej, mamy 60 i mamy taki przychód, że to jest po prostu przepiękne. Punkty technologii dostałem, wrzuć mi na badania. Tak rozdzieliłem w ogóle punkty technologii w tej rozgrywce. Tu ktoś ze mną relacje poprawia, to tam, to sram, to wiecie... Mam 230 tysięcy, no musimy poprawiać relacje, prawda? Musimy poprawiać stabilność w prowincji. Podoba mi się to, że jest na co wydawać pieniądze w tej giereczce. No, wygląda to spoko, mamy już wielkie German Reich, prawda? Można tak powiedzieć, że mamy wielkie German Reich, mamy. Trochę się obsrałem, dorekrutowałem jeszcze wojska, bo nie wiem, ile Włochy mają dywizji i tak dalej. O Boże, weszli. I teraz tak, połowa wojsk pójdzie tu, reszta idzie na Włochy. Powinniśmy ich rozbić, ale oni mi zajmują tereny. Kiedy ja się będę mógł ruszyć? Dopiero teraz miałem ruch, patrzcie. Połowa wojska tu, całe wojsko tu. Patrz, jak mi uciekają, robactwo najgorsze, no. Kiedy ja mogę zaatakować? Czemu oni mają tyle ruchów? Dobra, zaatakowałem, zwyciężyłem. Rozmowy pokojowe, cyk, wyślij żądanie, cyk. Jezus, mam tyle pieniędzy, że jestem w stanie naprawdę zdziałać tutaj ogromne rzeczy. To robią Chińczycy. Ej, Chińczycy... Co to? Kto to jest? Ruscy pokonali Chiny! Jak to? Ruscy rozbili Chiny. Dobra, ruszamy do Polski. Wypowiadamy wojnę Ukrainie teraz. To będzie ukraińska wojna. Wejdź. Ale ich zmiotłem z powierzchni ziemi. Połowa tu. Czy to będzie koniec Ukrainy? Takim jednym puszem? Udało się? Super. Jakbym sobie zrobił wasala z Ukrainy? W sumie, zażądaj wasalizacji, wyślij żądania. Nie grałem nigdy na wasali i nie... No gram pierwszy raz w tą grę w ogóle, kiedykolwiek. Nigdy nie grałem na wasali w tej giereczce, więc sądzę, że warto by było zobaczyć, co będzie robić Ukraina. No i po Białorusi to był dosłownie rajd Dakar. Ktoś mi wypowiedział wojnę. Grecy. Z kim ja mam wojnę? Grecja i Angola. Dobra, mam inny pomysł co do tego. Białoruś... Zrobimy sobie wasala z Białorusi. Patrzcie, ile oni mają ruchów, a ja mam ledwo jeden ruch na ten, nie? Chyba oni mnie jeszcze podbiją. Grecy mi w dupę weszli. Dobra, z tego co widzę, sytuacja jest nawet zażegnana, więc jest okej. Okay. Mam 50 no i teraz atakujemy Greków, nie? Udało mi się zwyciężyć. Co z tą Grecją? Rozmowy pokojowe, daj mi Grecję. Kim ja tu walczyłem? Z Azerbejdżanem, czyli tu jesteś. Dobra, powiedzmy wojnę Turcji, bo w takim bądź układzie nigdy nie przejdziemy... Bez wojny przejść. Zobaczymy, ile mają wojska. Udało mi się. Turcja to tu widzę chciała Imperium Osmańskie odtworzyć. A resztę na Azerbejdżan. I co teraz? Dobra, cicho.
Musimy rekrutować wojsko. Dobra, jakieś wojsko tutaj mam porekrutowane, z tego co widzę. Sądzę, że sobie poradzimy. To zjadłem właśnie Turcję i Azerbejdżan, ale Afryka mi powiedziała wojnę. Ale fajna gierka, nawet się fajnie grało. Powiem wam, ciekawy experience, tak szczerze. Powiedzcie mi w komentarzach, czy chcielibyście więcej materiałów z Age of Civilization 2, to ja się postaram coś fajnego jeszcze przygotować. Ja byłem oczywiście Kawał, bardzo dziękuję wam za oglądanie. Sprawdźcie materiały, które wam się za chwilę wyświetlą i... No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Sprawdźcie filmy, które wam się za chwilę wyświetlą. Elo!